Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w ten piękny, środowy poranek. Pewnie gdy Wy to oglądacie, to już nie poranek, ale gdy ja to nagrywam, to jeszcze poranek. Poranek, w którym obudziliśmy się w całkowicie nowej rzeczywistości, w której 47. prezydentem Ameryki został Donald Trump. I ja nie mam zamiaru tutaj się mądrzyć, czy wiedziałem, czy nie wiedziałem, jak to teraz będzie, jak to teraz nie będzie, bo ani ten kanał nie jest polityczny, ani ja nie czuję się jakoś wybitnie kompetentny, żeby w tej kwestii zabierać w ogóle głos, pomimo tego, że jakieś tam swoje zdanie mam. Miejmy tylko nadzieję, że dla Polski i ogólnie dla świata nie skończy się to źle, że będzie może chociaż w jakimś stopniu lepiej niż było, czego wam i sobie oczywiście życzę. No i że ludzie troszeczkę wyluzują, bo wchodząc od rana na Twittera zaczyna się, tak jak się wczoraj wyzywali od idiotów, kto wygra, kto nie wygra, tak dzisiaj wyzywają się od idiotów z powodu tego, kto wygrał, a kto nie wygrał. Ludzie czasami po prostu chcą się kłócić. No a jeżeli już chodzi o idiotów, no to dzisiejszy odcinek idealnie wpasowuje się w tematykę, bo nadchodzi nam pojedynek we Freak Fightach. Nadchodzi pojedynek, o który nikt nie prosił, którego nikt nie potrzebował, a który prawdopodobnie i tak się odbędzie. Marianna Schreiber kontra Karolina Derpińska, czyli przyszła, wyszła, weszła, nie doszła i poszła pani prezydent, kontra wieśniara udająca Mademoiselle, przez którą kiedyś zostałem nawet zacytowany przez portal goniec.pl, to w tamtych czasach, w których nie miałem jeszcze konta na YouTubie, a na moim TikToku było ze 3000 followersów, wydawało mi się czymś. No później życie to zweryfikowało, że goniec jest jaki jest, ale moje zdanie od tamtej pory do dziś o Karolinie praktycznie się nie zmieniło. No ale dobra, troszeczkę genezy dla niewtajemniczonych, o ile w ogóle tacy są. Caroline Derpiński, czyli udawana Mademoiselle, która jest tak naprawdę zwykłą wieśniarą gdzieś spod Białego Stoku, czy chuj wie skąd, zaskoczyła wszystkie te 17 osób, które wierzyły w te miliony, dolarsy, wystawne życie i inne ściemy, które im wciskała, i okazało się, że jest pusta w ryj. I nie byłoby w tym normalnie absolutnie nic złego. Ja sam nie jestem osobą, która będzie kogoś oceniać przez jakiś stan portfela, majętność, status czy coś, co posiada. Ludzi oceniamy jako ludzi. No i tu właśnie rodzi się problem. Bo gdyby się tej pindzie nóżka nie powinęła, to ona sama z wielką przyjemnością chodziła z zadartym noskiem do góry i wywyższała się nad wszystkich innych. I oczywiście teraz jest takie gadanie, że to była kreacja, że ktoś ją zmusił, że to była taka gra aktorska, że to była taka rola. Ale wiecie co? Ja tego absolutnie, kurwa, nie łykam. Bo wiecie, po pierwsze, to ja nie wierzę w szczerość jej intencji. Uważam, że podczas tej całej szopki, którą odstawiała z tym swoim Porowskim, podczas tego wszystkiego, jak ona latała po tych, nie wiem, czerwonych dywanach, robiła sobie te kupione sesje, to myślę, że naprawdę czuła się lepsza od innych i gdyby to ktoś tak normalnie i szczerze i bez kamer zapytał, dlaczego traktuje innych ludzi z góry i czy naprawdę uważa się za lepszą, to szczera odpowiedź byłaby, że tak, bo nie każdy może osiągnąć to, co ona. I to, jak ona próbowała mówić, że ona przekazuje dobre wzorce, że tak należy robić, że w pogoni za lepszym życiem można iść, ruchać się z jakimś starym dziadem i nie ma w tym nic złego, to ja bym to nazwał takim niby trollingiem. Ona niby trollowała, niby to było oczywiste, ale nie jestem do końca przekonany, czy ona serio tak trochę nie uważa. I oczywiście ja jestem za tym, że każdy, kto chce brać z takiego kocmoucha przykład, to zasługuje na wszystko, co go potem spotka. Ale jako, że nie jestem tu w większości, a raczej w odwrocie, no to przyjmując tą postawę, to nie są to wzorce, które chyba powinny być przekazywane. A to, co się dzieje teraz z naszą Karolinką, to nic mniej, nic więcej, jak po prostu zwykła karma. A dlaczego mówię, że uważam, że ona ma spaczone spojrzenie na rzeczywistość i naprawdę uważa się za kogoś lepszego? Chociażby dlatego, że teraz, gdy ona nagrywa jakieś filmiki, gdy robi sobie zakupy w normalnym supermarkecie, jak tysiące innych ludzi, to ona uważa to za jakiś upadek na samo dno, poniżenie i kurwa najgorsze, co może człowieka w życiu spotkać. Rozumiecie? Takie normalne, zwykłe życie, które bardzo dużo ludzi prowadzi, dla niej jest czymś niedopuszczalnym, jest dnem dna i czymś, co wprowadza ją w jakąś kurwa depresję i w coś, z czego chce jak najszybciej się wygrzebać, bo ona nie chce tak żyć. A że jest za głupia, żeby jakoś zarobić, czy za leniwa, żeby pracować, to wiadomym i oczywistym jest sposób, w jaki będzie chciała te pieniądze pozyskać. Będzie je chciała pozyskać od was, od widzów, od ludzi, w jakikolwiek sposób, nie wiem, czy to robiąc z siebie idiotkę, czy to robiąc z siebie ofiarę, tak jak teraz, czy to, i tu dochodzimy do sedna sprawy, biorąc walkę we Freak Fightach.
I tu z pomocą przychodzi nam ostatnia nadzieja samotnych matek w Polsce, czyli Marianna Schreiber, która tam, gdzie się coś dzieje, zawsze musi wcisnąć swój pusty, niepotrzebny łeb. I słuchajcie, Marianka ma plan. Plan iście sprytny, bo ona niedawno, gdy jeszcze była w Polsacie i próbowała jakimiś mongolskimi teoriami przeforsować swoje zdanie, że dzięki freakfightom to ona miała co do garka włożyć i że freakfighty wyciągają pomocną dłoń do ludzi w potrzebie, no to taka Karolinka idealnie pasuje Mariannie pod tezę, żeby pokazać, że te freakfighty są tak dobre, że wyciągną pomocną dłoń do biednej Karoliny, dzięki której nasza Karolinka stanie na nogi i będzie żyła długo i szczęśliwie. Marianka jednak jest za głupia, żeby przewidzieć dwa ruchy do przodu i jak się to wszystko skończy, bo ona, chcąc pokazać, jak to freakfighty pomogą biednej dziewczynie, która nie ma pieniędzy, przyniesie temu zupełnie odwrotny skutek. Bo widzicie, ludziom chyba nic nie przynosi większej satysfakcji niż jakiś kocmołuch, który przez długi czas ich poniżał, wywyższał się, chodził z zadartym noskiem, który przychodzi z pokorą i tak jak próbował się stawiać tutaj, a was tutaj, tak teraz role się odwracają. I pomimo, że nasza Karolinka może mieć w głowie, jak to ona przyjdzie opowiedzieć swoją tkliwą historię i wszyscy zaczną jej współczuć, to absolutnie tak nie będzie. Widzowie nie zostawią na niej suchej nitki. Widzowie zjedzą ją z butami i mają w 100% racji, bo teraz jak ona przychodzi tutaj, kurwa, z tą udawaną pokorą tylko i wyłącznie dlatego, że jej się noga powinęła, to nie ma prawa niczego oczekiwać od ludzi, którym sama wiele razy umniejszała tylko i wyłącznie dlatego, żeby podłechtać jakieś swoje, kurwa, puste ego. Bo te farmazony, że to jest taka kreacja, nie powinny nikogo obchodzić. Wiecie, kto jeszcze, nie wiem, odgrywa swoją kreację? Ten idiota z Białorusi czy chuj wie skąd, który zakłada se karton na łeb i biega po złotych tarasach uprzykrzając ludziom życie. To też jest kreacja. To też jest kreacja, bo w domu on się na pewno tak nie zachowuje. Tylko kogo to tak naprawdę obchodzi? Nie możesz próbować iść przez życie, unikając wszelkich konsekwencji swoich idiotycznych, kretyńskich działań, tłumacząc się tym, że to przecież tylko twoja kreacja i ty tak naprawdę taki nie jesteś. No ja tego nie kupuję i widzowie prawdopodobnie też tego nie kupią. A działania Marianki, które mają na celu pokazać, jak to freakfighty są dobre i mogą odmienić czyjeś życie, mogą mieć odwrotny skutek i mogą tylko pokazać, jaką są patolą i jakim są bydłem, bo nie spodziewam się, że ludzie będą w jakikolwiek sposób pobłażliwi czy życzliwi dla naszej Karolinki. A gdy ta zobaczy jeszcze, na jaką stawkę może liczyć, to w ogóle w pięty jej pójdzie. Bo co innego, gdy byłaś dolarsową królową, wszyscy cię nie lubili albo lubili, ale ogólnie się klikałaś, a co innego, jak jesteś zwykłą desperatką spod Białego Stoku, której gdy rzucisz na stół 30 tysięcy, to wiadomo, że i tak je weźmie, bo tak naprawdę to freakfighty są potrzebne dla Karoliny, a nie Karolina dla freakfightów, więc to będzie już totalne upokorzenie. A najlepsze jeszcze będzie to, jak na koniec ta niewdzięczna suka zacznie chodzić i wszystkim gadać, jak to te straszne, złe freakfighty wykorzystały jej ciężką sytuację, jej desperację i dały jej jakąś głodową stawkę, gdzie ona oczywiście zasługiwała na wiele, wiele więcej. No ale tutaj akurat nikogo mi nie żal, tutaj wszyscy są siebie warci, czy to Marianna, czy to Karolina, czy to ci wszyscy właściciele federacji, którzy te walki organizują. Nikt tam nie pomyśli dwa kroki do przodu, nikt nie pomyśli, jaki to przyniesie bilans zysków i strat w długim terminie. Ważne, że teraz jest jakaś kurwa desperatka, jest jakiś kocmołuch drugi, co się chce z nią bić. Można zrobić tanie zestawienie, o którym ludzie będą coś tam mówić, a to, że później z tego będzie więcej złego niż dobrego, no to później będziemy się martwić tym, co będzie później. I właśnie przez takie podejście freakfighty są tu, gdzie są, a idą tylko w dół. No ale to już coś się kończy, coś zaczyna, takie jest życie. Ja już przyglądam się temu z coraz mniejszą ekscytacją i z coraz większą obojętnością. I nie jestem w tej postawie w żadnym wypadku odosobniony, co widać zresztą po ogłoszeniach nowych walk na Fame MMA. Bo czy to walka Alana z Ferrarim, która jest dobrą walką, czy to walka Tazego z AJ-em, która jest jeszcze lepszą walką, nie przyjęły się wcale najlepiej. Ludzie mają chyba tego wszystkiego po prostu dość. I najlepsze, co mogłyby teraz zrobić federacje freakfightowe, to parę miesięcy przerwy. Parę miesięcy przerwy, żeby ludzie za tym jakoś zatęsknili, żeby ludziom tego w jakikolwiek sposób zaczęło brakować. Ale oczywiście tam nikt nie myśli dwa kroki do przodu. Tam każdy chce się teraz nachapać, każdemu zależy na tym, żeby teraz jeszcze coś urwać, póki jeszcze może. I tym sposobem pogrzebią to wszystko do końca. Ale wiecie co?
Nawet mi ich kurwa nie żal. Bo jeżeli ktoś próbuje tak bardzo usilnie sam sobie zaszkodzić, no to nie możemy mu stawać na drodze. My przeżyjemy, znajdziemy sobie inne źródło rozrywki, znajdziemy sobie inne rzeczy do oglądania i nic złego się nam nie stanie, a nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że wyjdzie nam to wszystkim na dobre. Także trzymajcie się, zostawcie suba, jeśli jeszcze tego nie robicie, a ode mnie to dziś na tyle. Do następnego i cześć.